Dzień dobry. Panna Oshige. Świetnie, skończyłam. Teraz muszę tylko pójść z tym do pana Takasu i go poprosić. Mitsuki, spójrz, to idealny plan. Panna Oshige, chyba nie robiła pani tego przez całą... Ma się rozumieć, że wcale nie spałam. Zdumiewające. Dobrze się pani czuje? Super ekstra. Dalej, lecimy do pana Takasu. Dobrze. To jeszcze bardziej przybliży twoje spotkanie z Eichim. Myślisz o Eichim o tak wczesnej porze? He, 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 co za uśmiech. Jest ranek, całkiem ją już pogięło. Czy naprawdę wszystko z nią w porządku? Pan Takasu się spóźnia. Mówił, że wyskoczyło mu coś pilnego. Cóż, nic na to nie poradzimy, jest rozchwytywany. Przepraszam, że musiałyście czekać. Przykro mi. Wypadło nagłe zebranie. A więc przyniosłyście dziś plany do kolejnego singla? Tak. Szczegóły są w tej kopii. Zobaczmy. Niedobrze. Przykro mi, ale ja nie mogę tego zrobić. Jak to? Czy jest tam coś źle zrobione? Nie. Właściwie przypadkiem otrzymałem dokładnie taki sam plan wcześniej. Spóźniłem się dzisiaj, ponieważ na zebraniu firmy podjęto decyzję, że dziewczyna o imieniu Madoka zadebiutuje tą właśnie piosenką. Eichi. Rozumiem wasze zaskoczenie, jednak z przykrością stwierdzam, że to nie wypali. Czy mogłybyście pomyśleć o jakiejś innej piosence na drugi singiel? To nie do pomyślenia. Panno Wakamatsu, tym razem zamierza pani zadebiutować jako piosenkarka piosenką zespołu L, prawda? Tak, ta piosenka zawsze mi się bardzo podobała, jestem naprawdę szczęśliwa. A producentem będzie pan Takasu? Tak, tym razem da mi pełne poparcie, jestem taka wdzięczna. A ja się tyle oślęczałam nad tym planem. Czy to naprawdę jedynie zbieg okoliczności? Zbieg okoliczności? Nie ma mowy. Ta Madoka Wakamatsu jest zdolna do wszystkiego. No ale przecież poza nami nikt o tym nie wiedział. Jak to się mogło wydać? Musiał być jakiś szpieg czy coś w tym rodzaju. Oglądałaś się za dużo telewizji. Racja. Poza tym nie ma mowy o żadnym przecieku informacji. Ale ta dziewczyna niewątpliwie jest jakaś śliska. Daj spokój. Panno Oshige. Więc teraz nie mogę zaśpiewać i tę noc, no? Mitsuki. Nie martw się. Bądź spokojna. Już ja się postaram, byś to zaśpiewała. Naprawdę? Tak. Jutro wrócimy do Seed Records i spróbujemy poprosić innych producentów. To oznacza, że będziemy występować przeciwko Madoce. Toczymy bitwę o Eternal Snow. Proszę nam wybaczyć. Panie Takasu, o co chodzi? Ja chcę zrobić wszystko, by Eternal Snow dobrze się sprzedawał, więc... O co chodzi tym razem? Ja nie chcę przegrać z Full Moon. Z Full Moon? Czy ty czegoś przede mną nie ukrywasz? Właściwie to Full Moon również przyszła do mnie z tą samą prośbą. Chciała, żeby Eternal Snow był jej drugim singlem. Czy to nie dziwne? Tak, co za niezwykły zbieg okoliczności. Hej, ty! Ty coś ukrywasz. To był w rzeczywistości plan Full Moon, prawda? A poprosiłaś mnie o zgodę tylko po to, by ją pognębić, mam rację? Nie lubię jej. Wszystko spada jej jak z nieba. Dopiero przybyła, a już jest na szczycie. Nie lubię jej. Cóż, dla mnie nie ma znaczenia, która była pierwsza.
Ja robię jedynie to, co do mnie należy. Wymagam tylko jednego. Ludzie, którzy nie ufają moim zdolnościom, nie mają czego u mnie szukać. To wszystko. Panie Takasu, ja mam tylko jeden cel. Nie chcę przegrać z Fullmoon. Proszę mi pomóc ją pokonać. W porządku, niech będzie. Dobrze. Naprawdę chcesz ją pokonać? Tak. A więc skończysz z tymi gierkami. Występując przeciw niej, nie udawaj innej osoby niż jesteś. Dobrze. Skorzystam z twego talentu i sprawię, że zabłyśniesz. Nie przegram. Z każdym, byle nie z nią. To powinno wystarczyć. Pozostaje nam jedynie iść i prosić każdego z nich. Panno Oshige, bardzo pani dziękuję. Nie ma za co. Menadżer i jego podopieczny są jak para w wyścigu na trzy nogi. Poza tym tajemnicza piosenka Root L powinna zostać zaśpiewana przez córkę lidera zespołu. To się rozumie samo przez się. Panno Oshige, jaki był mój ojciec? Pomyślmy. Jego technika gry na gitarze była dobra, jednak jego najmocniejszą stroną było pisanie tekstu. Razem z keyboardzistą doktorem Waka Oji doskonale się uzupełniali. Słuchając ich wstępu do piosenki, miało się uczucie ogarniającej rozkoszy. Jeśli chodzi o ich solistkę, to jestem ciekawa, co teraz porabia. Była wokalnym geniuszem, nie gorszym od ciebie. A dlaczego zrezygnowali? Hej, skoro byli tacy sławni, to czy nie zostały jakieś teledyski, na których byłby jej ojciec? Nie ma żadnych. Dlaczego? To był zespół, który nienawidził występować w mediach. My przekazujemy tylko naturalne brzmienie, to było ich mottem. Niezłe, co? Cóż, może właśnie dlatego Root L obrósł taką legendę? Więc to tak. Root L? Rany, mruczysz to swoje już od dłuższego czasu. To denerwujące. Przepraszam, że czekałyście. Liczymy na pana. Rozumiem, co teraz czujecie, ale ja nie mogę się równać z panem Takasu. Może znajdziecie kogoś innego. Jaka ciekawa historia. Zrobi pan to dla nas? Z rozkoszą bym to zrobił, gdybym miał czas. Jestem teraz naprawdę zajęty. Przykro mi. Nie zrobię tego. Proszę, błagamy pana. Ja na to nic nie poradzę. W takim razie kto? To nie przejdzie. Nikt by temu nie podołał. Mówię to z przykrością jednak. Dajcie sobie z tym spokój. Żaden nie chce. Dobra. W takim razie spróbujmy za granicą. Panno Oshige, mówi pani po angielsku? Halo? Takasu! Czyż nie jest wygodnie tak to? I jak poszło? Źle. Przypuszczam, że nie możemy się mierzyć z panem Takasu. Ach tak. Gdyby tylko żył ojciec Micki, po kamgnieniu zająłby się wszystkim. To jest to. Chociaż twój stary zszedł z tego padołu, istnieje ktoś, kto praktycznie ci go zastępuje. Ojca? Wiesz, chodzi o członka tego samego zespołu. Książę z Root L. Przeziębiłem się?